Kara, to znowu ja i bardzo mi miło Was widzieć tutaj na kanale. I dzisiaj, jak widzicie, siedzę w różowym gąszczu, nawet jestem ubrana kolorystycznie, tak żeby pasować. I chciałabym dzisiaj pokazać Wam i pogadać trochę o mojej absolutnie ulubionej roślinie, jaką jest Philodendron Pink Princess, i pokazać Wam moją kolekcję tej rośliny, która myślę, że jest całkiem spora. I też porozmawiamy sobie o tym, że czy nie ma tu dużo do gadania. Po prostu, jak wszyscy pewnie wiedzą, Pink Princess wyszła teraz do Biedronki i też Wam pokażę, jaką sztukę udało mi się upolować, i pokażę Wam ją, i ogólnie porozmawiamy sobie i pokażę Wam parę roślin, także zapraszam. Dobra, i pierwszą rośliną, ogólnie nie mam pojęcia, jak chronologicznie kupowałam, po prostu za dużo jest tego, ale była to taka pierwsza, wtedy jeszcze powiedzmy taka mocno kolekcjonerska roślina, którą zaczęłam się interesować i która mi się naprawdę spodobała od pierwszego wejrzenia. I bardzo chciałam ją kupić, wtedy też te sezonki chodziły no, naprawdę w kosmicznych cenach, to było 300-500 zł za sezonkę. No naprawdę było to strasznie dużo, teraz jak wiemy można ją kupić za 10 zł w Biedronce, aczkolwiek i tak bardzo często kolekcjonerzy nadal sprzedają, szczególnie takie wybitnie wybarwione egzemplarze, po prostu sprzedają w droższych cenach, co w ogóle zupełnie jakby mnie nie dziwi. I też nadal mimo tej powszechności tych roślin, no skusiłam się na parę takich droższych okazów, ale zacznijmy, więc może zacznę od takiej największej. Zrobię tu trochę miejsca, żebyście ją w ogóle widzieli. I ona dzisiaj dostała właśnie palik. I mogliście ją zobaczyć, to jak robię też ten palik, właśnie w moim poprzednim filmie z DIY palikami z mchem. I nie jest to jakoś wybitnie stabilne, więc nie wiem, na ile uda Wam się to zobaczyć. Może Wam wstawię osobny klip, ale bardzo mi się podoba. Jest taka właśnie dość taka mocno splaszowa, taka nakrapiana. O, tak się prezentuje. Boję się, że ona się zaraz wywali z tym palikiem. Jeszcze Wam mogę tylko powiedzieć, że w poprzednim filmie tego nie pokazałam, jak robiłam te paliki, ale ona jest przytwierdzona takim zielonym drucikiem do tego palika i bardzo Wam go polecam. Ogólnie prezentuje się to tak. Kupiłam to w Action, tam chyba za jakieś 5 zł, coś w tym stylu. I naprawdę jest spoko, bo wcześniej przywiązywałam do palików sznurkami i te sznurki często właśnie tam gniły, pleśniały od tej wilgoci. A no to jest silikonowa, więc super rozwiązanie moim zdaniem. I dalej. Okej, możemy na przykład wziąć tą. Czy tę. Ona nie prezentuje się może najładniej, ten liść już niestety odchodzi w zaświaty. Ten wydaje mi się, że powoli też, ale dzisiaj to zauważyłam i puściła tak przepiękny, taki widzicie? Naprawdę taki jaskrawy, ciemnoróżowy liść. Jest przepiękny i ta roślina, tak jak parę innych moich Pink Princess, przyleciała do mnie aż ze Szwecji od mojego znajomego. I no nie będę tutaj pokazywać jego matecznika, ale naprawdę jest to najpiękniejszy matecznik, jaki osobiście w życiu widziałam i też no po prostu mam nadzieję, że te moje Pink Princess, które dostałam z tego matecznika, że osiągną takie geny jak mama, bo naprawdę to jest coś cudownego i bardzo się cieszę, że było mi dane dostać te sezonki, więc może idźmy ze strzałem i tu jest ta pierwsza właśnie. Kolejna wygląda tak i ta jeszcze nie jest jakoś tak super wybarwiona, ale jest na dobrej drodze. Ten róż jest taki bardzo, bardzo jaskrawy. Tutaj są nowe liście. Na tym jest taki ładny marmurek. Podoba mi się bardzo. I właśnie ma dość sporo liścia już, jak na Pink Princess. Kolejna roślina, też z tego matecznika właśnie. To jest ta i ona jest taka mała i słodka. Ten nowy liść w ogóle jest taki, widzicie? W paski, taki dosłownie jak zebra. I no naprawdę, bardzo mi się podoba ta roślinka. Jest mega słodka. Ostatnio ją przesadziłam właśnie z mchu do lechuzy, bo ona też z tych wszystkich, które dostałam, najgorzej niestety zniosła podróż i była już odrobinę większa, ale no niestety zrzuciła sporo liści. I teraz dopiero tak powiedzmy, że stabilnie rośnie. I jeszcze
Tu mam w pudełku z perlitem. Z tego też matecznika jest takie maleństwo. Też ma prześlicznie wybarwiony ten mały listek i tutaj już idzie kolejny. Widać? O! Widać. Śliczna jest naprawdę, ma tak piękne kolory. I to była pędówka, ale też już właśnie odrzuciła ten liść. No, co jest też zrozumiałe po takiej dużej podróży. Tym bardziej, że w ogóle szczerze mówiąc, nie wiem jak te rośliny przeżyły, dlatego że szły do mnie zimą. Szły w styczniu ze Szwecji, gdzie było minus 30 stopni i no to naprawdę nie było zbyt odpowiedzialne, żeby jakby sprowadzać rośliny o takiej porze roku. I jeszcze mój znajomy zapomniał dołożyć heatpacka. I te rośliny szły bez heatpacka, co prawda były w styroboksie i tak dalej. I naprawdę... i jeszcze one szły tydzień. Szły do mnie tydzień i ja byłam pewna, że w ogóle jak to otworzę, to tam nie będzie już co zbierać, a tu się okazało, że w ogóle, no tak naprawdę te rośliny w ogóle nie odczuły jakoś bardzo tej przesyłki. Tam wiadomo, że parę liści zrzuciły, ale no byłam w szoku i nadal nie wiem w sumie jak to jest możliwe, że przy minus 30 stopniach, które były wtedy w Szwecji i przy braku heatpacka, że one przeżyły. Dostałam jeszcze parę innych roślin wtedy, ale to nie na ten film. Dobra. Wracając, kolejna roślina i tę już kupiłam sama. Ona się prezentuje tak, ten liść jest chyba moim ulubionym. Tutaj szedł bardzo, bardzo piękny liść, tutaj, ale niestety spadła mi ona i się on odłamał, ale już wyszedł kolejny. Też jest bardzo ładny, może nie tak jak ten, ten jest naprawdę wyjątkowy, ale też jest naprawdę śliczny, podoba mi się. Kolejna roślina, która jest z tego samego matecznika, co ta roślina. To jest taka. Tutaj, no, jak widać, ta połowa tego różowego liścia niestety odpadła, ale to też jest normalne, tym bardziej przy ukorzenianiu. Już się tutaj nie mieszczę z tymi Pink Princess powoli. I wypuściła taki śliczny liść. Widzicie? On też jest taki naprawdę przepięknie marmurkowy. Tu jest też taki mega jaskrawy ten róż i on ma takie kropeczki. Ten młodszy zresztą też jest taki nakrapiany. Bardzo mi się podoba, naprawdę. I to jest... też z tego powodu między innymi to jest moja ulubiona... Aj! Dobra, działa. To jest moja ulubiona roślina, dlatego że niby to jest ta sama odmiana, ale każdy liść jest inny i nigdy nie będzie dwóch takich samych liści i to jest moim zdaniem coś cudownego po prostu. Następnie jest taka. Ją kupiłam nie bezpośrednio, ale pośrednio od osoby, która miała matecznik, od bardzo znanej instagramerki, która ma moim zdaniem też jeden z najpiękniejszych mateczników w Polsce. I no nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę, ale tutaj jest pędówka i tutaj wychodzi listek. W sensie już wyszedł nawet. Jeszcze nie ściemniał do końca, ale też jest pięknie wybarwiony i naprawdę pokładam duże, duże nadzieje właśnie w tej sadzonce. Mam nadzieję, że będzie naprawdę piękna. Kolejna roślina, którą ostatnio dostałam w prezencie również, to jest taka malutka sadzonka. Sorry, ale mam serio już chrypę. Nagrywam drugi film pod rząd. Jest naprawdę śliczna. Jest taka totalnie marble. I ja wiem, że nie istnieje taka odmiana jak Pink Princess Marble, ale jeszcze do tego typ wybarwienia, ale moim zdaniem właśnie ona reprezentuje ten typ i naprawdę jest jedną z moich ulubionych. W ogóle była strasznie tania. Naprawdę jak na takie wybarwienie byłam serio zdziwiona i wychodzi nowy liść. I jest taki prawie, że cały różowy, tylko ma jakieś takie prześwit tego zielonego. Jest przepiękny. Naprawdę mega mi się podoba ta sadzonka. Jest cudowna moim zdaniem. Czego ja tu jeszcze nie pokazywałam? W sumie to już powoli się zbliżamy do końca. Kolejna moja roślinka. Sorki, przestawię cię. Prezentuje się tak. I to jest z tego pierwszego rzutu, kiedy te Pink Princess trafiły do Obi, tam chyba za 50 zł, czy tam 48,
były. Ona się prezentuje naprawdę ładnie. W sensie jak na naprawdę taką cenę, to warto. Ten nowy liść tu ma jakąś kropkę. Tutaj ten też. Aczkolwiek nie trafiła mi się najlepszej jakości sadzonka. Już poobrywałam te liście. Tu jak widzicie jest taki goły pęd dość mocno z urwanymi liśćmi, dlatego że wszystkie wychodziły tak mniej więcej jak ten. Widzicie? Tu niestety wychodzi ta degeneracja tkanek, o której się dużo mówi przy wielokrotnym powielaniu tych roślin z hodowli tkankowej. No i niestety bardzo brzydko to wyglądało. Te liście niektóre już były do tego stopnia uszkodzone, że one dosłownie same siebie zjadały. One dosłownie zamierały wręcz. I no już musiałam je oderwać, bo już dosłownie zaczęły po nich chodzić jakieś tam skoczegonki czy cokolwiek. No koszmarnie to wyglądało, ale teraz wreszcie wypuściła takie w miarę normalne te liście. Więc się bardzo z tego cieszę i zobaczymy właśnie, jak będzie dalej rosła, bo naprawdę no, jest mega słodką rośliną i jeszcze fajnie, że była w ogóle w takiej cenie i w obi tak powszechnie dostępna. I moja ostatnia Pink Princess i też najnowsza to z tego rzutu w Biedronce, o którym teraz po prostu na każdej grupie jest tak głośno. I wygląda tak i moim zdaniem jest przeurocza, naprawdę. Też się zastanawiam właśnie, jak będzie rosła i kupiłam właśnie no między innymi dlatego, żeby po prostu zobaczyć, jak po prostu będzie wyglądać i dalszy wzrost, dlatego że moim zdaniem zdecydowanie ona się różni fakturą od tych moich niektórych Pink Princess. Te liście są takie cieńsze trochę i też mają inny kształt i no po prostu się zastanawiam, jak będzie wyglądać, kiedy będzie już taka dorosła i jak to będzie mniej więcej, jakie będzie porównanie między tymi Pink Princess. Ten nowy listek jest przecudowny, naprawdę. I jeszcze ona ma tutaj, słabo widać, bo to jest naprawdę malutkie, ale tu jest jedna i tu jest gdzieś druga. W każdym razie rosną tu jeszcze dwie sadzonki u niej w doniczce. Takie naprawdę malutkie, ale mają też fajne takie nakrapiane to ubarwienie. Takie trochę właśnie nawet marmurkowe i mega mi się ona podoba. Jest mega słodka i fajnie, że właśnie weszły do Biedronki jeszcze w takiej cenie, naprawdę 10 zł, to jest w ogóle, brzmi jak żart i no nie wiem, jeszcze jakby kosztowały, no nie wiem, jak były w obi za 50, to w ogóle był szał i no aż nie do wiary, że takie tanie po prostu Pink Princess, a teraz 10 zł to jest taniej niż jakiś, nie wiem, Birkin czy nawet niektóre Monstery zwykłe, Deliciozy, chodzą za więcej w tych różnych Biedronkach, Lidlach. Także no, moim zdaniem super i fajnie, że tak weszły do obiegu. I właśnie ta łodyga też jest taka ładna, różowa. Podoba mi się. I no nie wiem, po prostu mimo, że to już nie jest tak na dobrą sprawę kolekcjonerska roślina i jest w poprzednim obiegu, to naprawdę dla mnie ona naprawdę ani trochę nie straciła na wartości i nadal jest po prostu top ze wszystkich moich roślin i na pewno jeszcze nie poprzestanę na tych, które mam i będę kupować dalej, bo naprawdę fascynuje mnie to, że każda ma takie mega po prostu unikatowe wybarwienie i każda ma inne geny i no mimo, że te same rośliny tak naprawdę są skrajnie różne od siebie. I właśnie, co jeszcze chciałam? A, no i weźcie, przesadźcie te Pink Princess, jak kupicie z Biedry, bo naprawdę w mojej było takie błoto, że się dało tak wyciskać normalnie i leciała woda jak z gąbki. Także weźcie, przesadźcie. Ja chciałam moją wsadzić do hydroponiki, tak jak trzymam całą resztę roślin, ale no, ona miała takie mega, mega usyfione te korzenie i wrośnięte w to błoto, że no się nie dało po prostu. I więc w końcu ją wsadziłam po prostu do takiego bigosu, pokażę wam. Taki, jene, muszę sypić na każdym odcinku, taki dość właśnie gruby, z takimi kawałkami tam kory piniowej, jakichś chipsów kokosowych i myślę, że będzie jej się dobrze żyło. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że to nie są wszystkie Pink Princess, które ja kupiłam, czy tam dostałam w swoim życiu, bo na początku byłam głupia i ja naprawdę w ogóle nie umiałam w tą roślinę i nie wiem, nie wiem o co chodzi, bo ja nadal mam z nią taką mieszaną relację. I dużo osób mówi, że to jest jedna z najprostszych roślin w ogóle, jakie istnieją i dobra na początek. Ale dla mnie nawet w tym momencie ta roślina jest strasznie trudna. I nie wiem, wydaje mi się, że to jest tylko moja opinia i tylko ja mam takie problemy po prostu. I może dlatego, że po prostu tak strasznie lubię tą roślinę, jak strasznie mi na niej zależy,
to po prostu chcę, żeby rosła idealnie i przez to się pojawiają jakieś problemy, ale zawsze te liście rosną mi takie małe, nawet jak mają podpórki, to nie rosną jakieś super duże. Też, Jezu, znowu mi coś przerwało. Nawet warukosą udało mi się ukorzenić, czy nie wiem, Monstera Stanleyana, która też uchodzi za trudną, czy Monstera Peru. A Pink Princess to jest naprawdę moja zmora w ukorzenianiu i to nie jest tak, że ona się ciężko ukorzenia. Ta roślina się naprawdę prosto ukorzenia, tylko jak ja wsadzę tą roślinę do ukorzeniania, to tak bardzo mi zależy, żeby ona się szybko ukorzeniła i tak bardzo nie chcę nic zepsuć, że po prostu 3 razy dziennie zaglądam do niej, oglądam, wyciągam z tego wody czy perlitu, wkładam z powrotem i ta roślina się po prostu męczy, więc nie róbcie tak po prostu, bo ja już tym naprawdę zabiłam kilka dobrych sadzonek, które naprawdę były ładne. Też jedna, która była wtedy moją ulubioną sadzonką i do tej pory się nie mogę pozbierać, że ona umarła, ale była w perlicie i ja ją wysuszyłam i też wyjechałam potem jeszcze na tydzień i zapomniałam i potem wlałam jej za dużo wody, ona zaczęła gnić, cała łodyga pogniła, a już była taką ładną, rosnącą rośliną, miała tam chyba 4 liście. I naprawdę było mi wtedy strasznie smutno i nadal się nie mogę pozbierać i zabiłam sporo tych sadzonek, także no to głównie przez po prostu moją nadgorliwość i to, że ciągle w nich coś grzebie, zamiast zostawić w spokoju, żeby sobie rosły. I też przez... ta roślina ma tendencję do, wiecie, takich utykania liści w pochewce, że one nie do końca mogą wyjść. I oczywiście ja muszę wszędzie wpychać paluchy i poprawiać i pomagać wyjść temu liściowi. I to, ile ja już liści złamałam tym sposobem, to też jest nie do zliczenia, także nie róbcie tak i będzie ładnie rosła. I nie grzebcie za dużo. I ogólnie bardzo fajna roślina. Szkoda tylko, że mi tak nie za dobrze rośnie. I no dobra, pogadałam. I to w sumie już tyle. I dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał w ogóle do końca. I hej, do zobaczenia.